Dla mnie praca nad wystawą Tu Muranów była bardzo ciekawym doświadczeniem, bo była takim trochę zatoczeniem koła w pewnym sensie, dopełnieniem pracy, dopełnieniem historii, która się zaczęła 10 lat temu ponad, kiedy zaczynałam pracę nad książką Stacja Muranów, nad moją pierwszą książką. I kiedy zakładałam stowarzyszenie razem z innymi osobami, też o takiej samej nazwie, Stowarzyszenie Stacja Muranów. Później zajęłam się już innymi tematami, chociaż ciągle gdzieś jedną nogą jestem na Muranowie w stowarzyszeniu jako jego prezeska. Ale to jest takie piękne domknięcie dla mnie tego tematu, bo przez tych 10 lat Muranów też się bardzo zmienił. Bardzo taki intymny, jeśli chodzi o samo miejsce, mój związek z Muranowem, ale też jest bardzo trwały. Ponieważ no nie dość, że tutaj mieści się siedziba Stowarzyszenia Stacja Muranów, w której często jestem, ale też mam tutaj ciągle mieszkanie, którym mieszkałam przez 2 lata i to jest bardzo długotrwały związek, jest to związek z bankiem, więc jeszcze jest to związek meldunkowy i jeszcze długo, myślę, potrwa. Ale to oczywiście trochę w kategoriach śmiesznych, natomiast jest taki bardzo, bardzo intymny, bardzo ważny i to jest, kiedy myślę o Warszawie, na pewno jest to jedno z ważniejszych miejsc w tym mieście dla mnie. Bardzo takim ważnym miejscem dla mnie na wystawie jest antresola i to dlatego, że tak jak mówiłam, wystawa jest sama dla mnie pewnym domknięciem tematu, od którego się bardzo wiele zmian też dla mnie zaczęło i zupełnie jakiś nowy etap w moim też osobistym życiu, ale także dlatego, że właśnie ta antresola, że przez tych 10 lat Muranów się bardzo zmienił i to jest powrót także, że zajmowanie się jakby na nowo pewnymi kwestiami, o których ja już pisałam w książce, tylko przedstawianie ich w inny sposób, także dla innego odbiorcy, dla odbiorców wystawy, którzy wcale tego nie muszą wiedzieć. I też branie pod uwagę tych zmian. No i z tej perspektywy czasowej antresola jest bardzo ważna, ponieważ ona wybiega w przyszłość. To jest coś, na czym mi bardzo zależało, żeby nie replikować tylko tego, co my już o Muranowie wiemy, albo co się wydaje, że wszyscy o Muranowie wiedzą, bo to tak nie jest oczywiście. Goście wystawy, odwiedzający wystawę dowiedzą się pewnie wielu rzeczy po raz pierwszy. Ale wśród osób, które Muranów znają, ważne jest, żeby też spojrzeć trochę do przodu i zastanowić się wspólnie, postawić pewne pytania otwarte, ponieważ ten Muranów przez ostatnich 10 lat bardzo się zmienił, jak on będzie się zmieniał w przyszłości. W międzyczasie pojawiły się tutaj kwestie, o których w ogóle w książce nie wspominałam, bo nawet nie przewidywałam, że one się tak szybko ziszczą, czy też nowe zupełnie niektóre zjawiska, a jeszcze pandemia to dodatkowo to wszystko pewnie pokomplikuje, żeby popatrzeć do przodu i także wspólnie z mieszkańcami Muranowa, ale także ekspertami stworzyć, zastanowić się, dać im taką przestrzeń i dla odwiedzających do rozważenia, czym ten szczególny przypadek na tle innych w cudzysłowie dzielnic, dawnych dzielnic żydowskich w Europie i miejsc zagłady, to już bez cudzysłowia, czym on będzie, jak on się będzie przeobrażał, czy on nadal pozostanie tym wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju ze względu na jego specyfikę, czy może pojawią się tu inne wyzwania. Jak będzie funkcjonowało, jak to osiedle mieszkaniowe w przyszłości i to jest też takie sprowadzenie Muranowa do bardziej uniwersalnej perspektywy. On jest tym przypadkiem bardzo osobnym i bardzo zakorzenionym tutaj w Warszawie, ale też zjawiska, które tutaj występują, są częścią szerszej skali, więc myślę, że antresola jest takim bardzo ważnym dla mnie miejscem.